Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku P&P, czyli pytania i podpowiedzi. Nie wiem, czy to pytanie jest poważne, ważne. Myślę, że dla wielu z nas jest ważne, ale przechodzę od razu do pytania. Tom Kowalski, podoba mi się jak Nowak, zadaje takie pytanie. Jestem otyły i walczę z tym dla zdrowia. Dlaczego, wodzu, jesteś otyły? Proszę, nagraj o tym odcinek. I przyznam, że właśnie jak przeczytałem pierwszy raz to pytanie, mówię, a nie, to jakiś taki banał, jakieś pytanie takie, no nie, warto w P&P na poważnym kanale Strefa Wodza odpowiadać na takie pytanie. A potem sobie uświadomiłem, że to wcale nie jest banalne czy nieważne pytanie, no bo sam się z tym zmagam i to, że chciałbym je pominąć, też jakoś zobaczyłem, że dla mnie znaczy, że uciekam od tego tematu. A może nie powinienem uciec, tylko powinienem iść za Tomem Kowalskim i się z tym ponownie zmierzyć. Ponownie, bo to jest już któryś raz na różne sposoby, oczywiście, jeżeli ja jestem otyły, a jestem otyły, mierzę się z tym tematem. I ja kiedyś żartowałem sobie z tego, że jestem mistrzem efektu jojo, że robiłem wiele diet, a nawet głodówek i zawsze wracałem do kilogramów. To, co było jakoś znaczące, nawet dzisiaj rano sobie o tym przypomniałem, że kiedyś brałem udział w takim rysowaniu siebie samego, tak zwany psychologiczny rysunek i pani terapeutka prosiła, żebyśmy narysowali siebie samych i ja narysowałem tylko swoją głowę. I ona zadała takie bardzo proste pytanie. Tomku, a dlaczego narysowałeś tylko głowę? Nie masz reszty ciała? I to było dla mnie ważne. Przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze może dlatego, że jednak przywiązywałem, czyli dalej przywiązuję dużą wagę do tego, co myślę, jak uważam, do, no po prostu do głowy, do rozumu. To jest dla mnie ważna sfera. Zwłaszcza, że też tu miałem takie deficyty, które potrzebowałem nadrobić. Ale odciąłem resztę ciała. Dlaczego? Bo byłem otyły. Uświadomiłem to sobie. Nie wiem, może jak ty narysujesz, to co innego będzie dla ciebie znaczyć. Ale dla mnie znaczyło, pomijam resztę swojego ciała. Jeszcze z twarzy, z głowy jestem dość zadowolony. Ale z tego, co jest niżej, właśnie, co jest otyłe we mnie, no tego nie lubię w sobie. I trudno mi to zaakceptować. No to nie jest takie znowu nieoczywiste, prawda? Pamiętam, że jak poszedłem do jednego pana dietetyka, on powiedział, musi pan to zobaczyć, że pan jest chory. I jeszcze dodał, i jest pan chory na głowę. Nie na brzuch, nie na to, że pan jest otyły, bo otyłość bierze się z głowy. I oczywiście można dyskutować, czy tak, czy nie, ale no muszę mu w dużej mierze przyznać rację, że jeżeli jakoś staramy się zmagać z otyłością, tu bardzo ważna jest głowa. To co myślimy? Też co mamy w jakiejś swojej podświadomości, może nawet właśnie to są jakieś nieświadome myśli czy oceny siebie samego. I to powoduje, że na przykład ten temat w ogóle odsuwam, tak jak zacząłem choćby ten odcinek, że myślałem, że to nie jest ważny temat. Przypomniałem sobie też, że nagrałem kiedyś taki audiobook, to był zapis rekolekcji, na które zaprosił mnie ojciec Adam VI, jak jeszcze był duszpasterzem w Beczce, więc to stare dzieje, ale wtedy powiedziałem takie rekolekcje pod tytułem Więcej ciała. I między innymi mówiłem o otyłości. Byłem tuż po pierwszym zabiegu, bo tutaj może się przyznam w tym odcinku, zmniejszenia żołądka. Potem jeszcze miałem drugi zabieg, dlatego tak wyglądam. W
trudniejszym momencie związanym z otyłością ważyłem chyba 168 kg. Wyobrażacie sobie to? Teraz mniej. Właśnie, nawet trudno mi powiedzieć ile. Ostatnio jak się ważyłem, ważyłem 129 chyba. I to było, nie wiem, 2 tygodnie temu bodajże. Ale samo to, że nie chcę się ważyć. Znaczy wszystko gdzieś jest w tej głowie. Prawda? Powinienem ważyć mniej. No a jednocześnie mógłbym ważyć jeszcze dużo więcej, gdybym nie zadziałał w odpowiednim momencie przez te zabiegi, które przeszedłem. Miałem też, tak jak wspomniałem, wiele prób na różne diety. Wchodziłem, przeżywałem, łącznie właśnie z takimi głodówkami. Nie polecam tego naprawdę. Chyba głodówka 20-dniowa to był hardcore. Schudłem wtedy 35 czy 7 kilo. No i potem oczywiście efekt jojo. Było to niemądre. Ale właśnie miałem różne takie czasami chaotyczne, a czasami heroiczne decyzje w swoim życiu na temat swojej otyłości. Walczyłem z nią właśnie z różnych powodów. Dla zdrowia, dla wygody, dla sportu. Może to też warto powiedzieć. No różne są powody tej otyłości. I ja myślę, że w dużej mierze też to jest związane z moją genetyką. Mój tato był otyły, ja jestem otyły. Moi bracia najpierw byli szczupli, a teraz no, jak zmężnieli, tak nazwijmy to, to też troszkę brzuszka nabrali, chociaż są w całkiem dobrej formie, moi bracia rodzeni. Więc ja zawsze się z tym zmagałem, od zawsze byłem otyły, mogę tak powiedzieć. Więc nie o to chodzi, żeby wszystko zrzucić na geny, ale miałem podatność, najzwyczajniej w świecie miałem podatność. No i no najczęstszym tym powodem otyłości jest no, taki nieprawidłowy styl życia, o tak bym powiedział. Nieprawidłowy, no to w tym słowie się dużo bardzo mieści. Ale to są pewne zwyczaje kulturowe też, że się je tłuste rzeczy, czy że się je słodkie rzeczy, w moim domu akurat więcej tłustego niż słodkiego, że się łączy i tłuste, i słodkie. No te różne diety, montiniaki, inne, jakby żeby tutaj nie łączyć tego z tym i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo pomysłów, dieta pani Dąbrowskiej, no jakby warzywka, coś tam. Ja jestem mięsożercą, nie wiem, dlatego może jestem synem rzeźnika, jak mówię krótko, ale nie chcę tego jakoś ośmieszać. Też nie lubię aktywności fizycznej, ale znów to może wynikać z tego, że zawsze byłem otyły, więc się męczyłem szybko, więc dlaczego miałbym to lubić? Więc to są takie różne złożone ze sobą czynniki, które powodują to, że jestem otyły. Zawsze byłem i teraz też jestem otyły. Potem różne przeświadczenia oczywiście są takie. Ja na przykład miałem takie przeświadczenie, że jak ktoś jest chudy, no to jest na pewno jakiś taki smutny albo właśnie jakiś zgryźliwy, że fajni ludzie to są otyli. Nie? To jest takie pocieszanie się. Nie? Albo też myślałem, że szczupli ludzie są zdrowi, tylko ci otyli są chorzy. Nie? Ja się zdziwiłem, że ktoś jest bardzo szczupły, a ma na przykład podniesiony cholesterol, a ja mam ok. Czy tam inne choroby wieńcowe, inne mu się przyplątują, a mnie niby też się powinny przyplątywać, a się nie przyplątują. Na przykład, no to też jest coś takiego, że no w młodości, czy dzieciństwie nawet, dużo pracowałem fizycznie. Mój tato też był otyły, ale też był okazem zdrowia, można by tak powiedzieć. Więc to też jest jakoś zdradliwe, że ja nie mam problemu z tym. To znaczy, niby jestem otyły, a jestem w całkiem dobrej kondycji, w całkiem dobrym zdrowiu. Oczywiście to jest pojęcie względne, ale no coś takiego jest, że te choroby, które mi grożą, prawda, no gdzieś mam w tyle głowy, że no jeżeli jesteś otyły, no to jesteś podatny na miażdżycę, na choroby stawów, czy kręgosłupa, na cukrzycę oczywiście, na jakieś choroby naczyniowo-sercowe, na astmę, oczywiście obtłuszczenie wątroby. Też takie właśnie choroby związane z emocjami, czyli że jesteś bardziej podatny na jakąś
depresję czy niską samoocenę. Zobaczcie, tyle tego jest. I te wszystkie elementy psychiczne czy fizyczne właśnie mogą powodować, czy jakoś tam skutkować otyłością, ale potem w drugą stronę, że właśnie otyłość może skutkować i mieć konsekwencje i w naszej psychice, i w naszym ciele. Więc co tu z tym robić, mówiąc krótko? No, prosta recepta jest taka, żeby więcej kalorii zużywać, niż się przyjmuje. To jest matematyka. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić najczęściej, ale właśnie o to chodzi. Jak mniej kalorii spożywam niż zużywam, no to po prostu chudnę. I tyle. Nie? Jakby rzeczywiście ten balans swój potrzebuje odnaleźć. Można po prostu skorzystać z pomocy lekarza, dietetyka. No, mam kogoś, kto jakoś jest ze mną w tym temacie, jakoś mnie sprawdza, tym samym mnie się jest łatwiej kontrolować i nie przesadzać w tych kwestiach. Ale też no, pięknym takim doświadczeniem jest, nie wiem, czy mieliście kiedyś, zwłaszcza zwracam się do otyłych, takie doświadczenie, że się zakochaliście na przykład. Ja pamiętam, że to naprawdę spowodowało, że mi się zachciało chudnąć. I to nie chodzi o nawet takie zakochanie damsko-męskie, tylko choćby pamiętam też, że poczułem się kochany przez Pana Boga. Nie? Że takie miałem raz doświadczenie na rekolekcjach i to spowodowało, że mi się zachciało po prostu być szczupłym. To spowodowało jakieś dążenie do harmonii, do tego, żeby jakoś siebie ogarnąć, żeby jakoś się sobą zająć, bo jestem tego wart. No, można by długo jeszcze o tym mówić, natomiast nade wszystko w tym odcinku chciałbym pozdrowić wszystkie osoby otyłe i obiecać modlitwę, że będę pamiętał właśnie o tym, żebyście no po prostu takich siebie przyjęli, zaakceptowali, a potem zaczęli coś z tym robić według tej miary, którą macie, według tych możliwości, na które was stać. Jest to ważny temat i warto mieć go na względzie. To jest po prostu ważne. Trzymajcie się, z Bogiem. Hej!